Opowiem Wam dzisiaj trochę o tym, jak powstała nasza sieć. Opowiem Wam trochę o tym, jak wygląda rynek. Pokażę kilka kampanii, które zrealizowaliśmy, żebyście wiedzieli, żeby trochę przybliżyć to, czym się zajmuję. Wiem, że to jest dla niektórych specyficzna materia, więc będę bardzo zadowolona, jeżeli będziecie zadawać mi pytania. Pokrótce, czym się zajmujemy. LiveTube jest siecią partnerską YouTube i z jednej strony zrzeszamy twórców internetowych, takich jak na przykład Abstrahuje, Wardenga, Niekryty Krytyk, Adbuster, 20 metrów Łukasza. Z drugiej strony współpracujemy również mocno z markami, zarówno na poziomie takim, żeby te marki miały swoje kanały na YouTubie, jak i na poziomie ich pracy z twórcami i wykorzystania tak naprawdę potencjału, połączenia potencjału marek i twórców, tak żeby coś nowego stworzyć. Teraz pokażę krótko nasze wyniki. Na tę chwilę mamy prawie 9 milionów widzów, czyli subskrybentów łącznie w sieci. I prawie, no już czekamy, myślałam, że może na dzisiejsze spotkanie się uda, ale jeszcze nie. Nie mamy miliarda wyświetleń, ale prawie. I w ostatnim miesiącu mieliśmy 44 miliony wyświetleń. To są pewnie cyfry, które niewiele mówią, natomiast to jest dosyć dużo, mówiąc nieskromnie, dlatego że w tej chwili zasięgowo jesteśmy największą siecią w Polsce. Natomiast, a mamy niecały rok, dlatego że tak naprawdę to oficjalnie działamy gdzieś tak mniej więcej od listopada, a jakieś przygotowania do wystartowania zaczęły się w sierpniu. Dlaczego w ogóle zadecydowaliśmy się na działanie w obszarze YouTube'a i na założenie LiveTube'a? Tu jest mnóstwo danych w tej chwili pokazujących potencjał wideo. Tutaj wybrałam jedno z bloga Adobe'ego z najsilniejszych sieci społecznościowych na 2014 rok i YouTube, jak widzicie, jest na drugim miejscu. Tutaj chciałam Wam pokazać tak szybko, jak wyglądają sieci zagraniczne, największe według Social Blade'a. Sieciom zagranicznym potrafi największym przybywać nawet 30 milionów subskrybentów miesięcznie, znaczy jednej konkretnie. Jeżeli chodzi o rynek polski, bo na nim jak na razie działamy, to prawie połowa internautów ogląda wideo częściej w internecie niż w telewizji. Jednak bardzo mocno idziemy w kierunku oglądania wideo w internecie, a konkretnie na YouTubie, bo to jest dokładnie 45%. Jak widzicie, z rynku wideo 67% to jest YouTube. I to są badania bardzo świeże, bo raptem sprzed 2 tygodni. Chciałam odnieść się trochę do cyfr i później porównać je do rynku mediów. 3 miliony... W naszej sieci w tej chwili mamy 3 kanały, które przekroczyły 1 milion subskrypcji. Wardenga przekroczył ten 1 milion w grudniu, w tej chwili ma już 1,5 miliona subskrybentów. Abstrahuje chwilę później, w styczniu, praktycznie w tym samym czasie, w którym zrobił to Niekryty Krytyk. 3 miliony widzów to już jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wielokrotnie ich filmy są w stanie przebić, osiągnąć dużo większy wynik niż 1 milion wyświetleń. I chciałam właśnie to odnieść do telewizji. Wiem, że metodologicznie to nie jest idealne i nie jest to super obiektywne porównanie, ale chciałam po prostu pokazać Wam skalę w liczbach. Najpopularniejszy według Gemiusa, najpopularniejszym programem w telewizji młodzieżowych, w telewizjach młodzieżowych było Warsaw Shore, które miało 190, no tak to wygląda, które miało 190 tysięcy, średnio 190 tysięcy widzów. Dla porównania, parodia Warsaw Shore przygotowana przez Abstrahuje miała 1,5 miliona wyświetleń. A z kolei tu jest przykładowy film Sylwestra, nie najbardziej, ani najmniej popularny, czyli Gandalf, nie wiem czy kojarzycie, który też osiągnął 7 milionów wyświetleń. Więc na YouTubie tak naprawdę, jeżeli chodzi o twórców, mówimy o cyfrach, których już nie można w żaden sposób lekceważyć. To jest potencjał, który często nie był do końca dostrzegany przez marki, przez reklamodawców, a to są naprawdę bardzo konkretne cyfry. Ja i też zdecydowałam się na takie porównanie, które już w ogóle jest bardzo karkołomne. Red Lipstick Monster to jest youtuberka, która też należy do naszej sieci, która jest, ma najpopularniejszy kanał o takiej tematyce lifestyle'owej beauty. Ewa, która go prowadzi, ma w tej chwili 160 tysięcy subskrypcji. Dla porównania w takich magazynach jak Joy czy Cosmopolitan, one mają czytelnictwo na poziomie ponad 700 tysięcy, ale nakład na poziomie właśnie 160 tysięcy. Oczywiście nie można tego jednego i drugiego do końca porównywać, jeżeli chodzi o odbiór tego medium, o grupę docelową i tak dalej. Natomiast chcę pokazać Wam cyfry, które no znacząco zmieniają też wydatki w sieci, do czego przejdę za chwilę.
Oprócz fantastycznych wyników na YouTubie, duża część twórców internetowych, youtuberów, ma też bardzo dobre wyniki w innych mediach społecznościowych. To jest świeży dosyć ranking przygotowany przez Napoleona, pokazujący wyniki fanpage'y. Więc wiele z nich jest gdzieś tam w tych top 10, to wszystko jest powyżej 200 tysięcy. Jak widać, w świecie tych key opinion liderów internetowych jednak dużą rolę odgrywają youtuberzy. I oni też tak naprawdę na różny sposób potrafią swoją popularność monetyzować i swoją stronę. Nie wiem, czy kojarzycie nie krytyk. Krytyk na przykład ma audycję w Radiu Z. Abstrahuje, mają swój sklep odzieżowy Abstrawer. A na przykład Łukasz Jakubiak zaczął prowadzić też wykłady motywacyjne. Jeżeli chodzi o, tutaj też znowu dane, które może są trochę nudne, natomiast no chciałam pokazać cały rynek wideo, bo to nie jest tylko YouTube oczywiście. Natomiast generalnie wzrost, wideo zanotowuje bardzo wysokie wzrosty, jeżeli chodzi o budżety reklamowe. A cały czas zostaje trochę niezagospodarowany obszar marek na YouTubie, bo według raportu z Soutrendera, przygotowanego bodajże w styczniu, lutym, niektóre marki, które bardzo dobrze sobie radzą marketingowo, wcale na YouTubie tych kanałów nie mają jeszcze zbyt mocno zbudowanych, bo mają po 1000-2000 subskrybentów. Oczywiście to nie zawsze musi być celem dla marki, żeby budować bazę swoich widzów, ale widać, że jest to gdzieś tam jeszcze obszar, który jest mało eksploatowany. A my to robimy z różnymi klientami i dzieje się to znaczy tak, że marka może budować kanał własny w oparciu o działania z twórcami, to właśnie robimy w przypadku Castoramy, bądź też może po prostu wykorzystać zasięgi i dopasowanie do grupy docelowej twórców, tak żeby łatwiej przy jakichś placementach czy projektach specjalnych dotrzeć do ich widzów. I chciałam wam teraz, żeby tak nie było na sucho, pokazać kilka przykładów kampanii. W grudniu Cena lokalnie chciało pokazać, w jaki sposób można korzystać z ich platformy i we współpracy właśnie z Sylwestrem i z Abstrahujami został zrealizowany projekt, w ramach którego chłopaki dekorują dom dziecka świątecznie. O, super, to pokażmy kawałek, ale to tak średnio widać. Myślisz sobie, że obok swojego domu nie ma bomby, to przychodzi. Nagle wchodzisz sobie na stronę i okazuje się, że wszędzie są te bomby. I wtedy ja trzeba. Uwaga, mam tu pisał. I bombki, czy o. Więc tak się nigdy nie działo charytatywnie. Bo to jest skryty. Okej, nie będę puszczała całego. Generalnie w całym filmie bardzo mocno widać, w jaki sposób działa cena lokalnie, to znaczy można, widz faktycznie widzi, jak może wykorzystać cenę lokalnie do zrobienia zakupów, a przy tym w tym projekcie wspólnie z twórcami marka mocno wspomogła dom dziecka i on miał też bardzo dobry odbiór, dlatego że ponad 99% pozytywnych komentarzy na obu kanałach i chyba trochę ponad 600 tysięcy wyświetleń. To jest przykład właśnie kampanii, która wykorzystuje kanał twórcy. Tutaj tak samo HBO i program, który miał pokazać, że jesteś 6 kroków od Obamy. I tutaj akurat wykorzystaliśmy też gdzieś tam potencjał całej sieci, bo Radek Kotarski, z którym zresztą założyłam LiveTube'a, nagrał film nas i pokazał na Polimatach, gdzie pokazuje właśnie i udowadnia teorię, że każdy z nas ma 6 podań ręki do Obamy, a film został udostępniony przez 5 innych twórców po to, żeby pokazać właśnie te 6 podań ręki. No i miał bardzo też dobre wyniki, bo ten jeden film, który był stricte dotyczył tylko i wyłącznie tego programu na HBO, miał ponad 400, już w tej chwili ponad 400 tysięcy wyświetleń. I to było też we współpracy z Havas Media. Inny projekt, gdzie akurat widać dobrze dosyć konwersję, Viking Mobile, gdzie Syfan, kojarzycie w ogóle kanał Syfana? Ktoś ogląda? To jest jeden z takich typowych kanałów popularno-naukowych. On ma ponad 300 tysięcy subskrypcji i jest najpopularniejszym właściwie kanałem popularno-naukowym. I Syfan zrobił wyzwanie 2 giga dla Viking Mobile, gdzie wyróżnikiem Vikinga jest to, że ma bardzo dobry internet i właśnie można pobrać aż rzeczy za 2 giga. I Syfan w swoim filmie zrobił zagadkę swoim widzom, gdzie musieli, pobierał różne rzeczy. Zaraz wam to pokażę. OK.
Okej, tutaj jest więcej o internecie, a później Sajfan właśnie pobiera różne rzeczy. Okej. Tak jak widzicie, tutaj też dobrze widać konwersję, bo było ponad 11 tysięcy wpisów konkursowych na stronie, na fanpage'u operatora. Ponad 90% pozytywnych opinii, to też uważam bardzo dużo jak na ten rodzaj filmu. A oba filmy konkursowe, dlatego że po tym było rozwiązanie i Sajfan dokładnie tłumaczył, dlaczego to było dokładnie 2 giga. Łącznie wyświetleń było 228 tysięcy, więc też uważam, że dosyć duża grupa w idealnie grupie docelowej marki. A teraz jeszcze na koniec chciałam wam powiedzieć o kampanii, którą teraz realizujemy, więc nie mam jeszcze wyników. To jest duża kampania, można inaczej, którą realizujemy wspólnie z Hopkolą. Jest to pierwszy talent show na YouTubie, gdzie szukamy nowych YouTuberów. Przygotowaliśmy, w tej akcji bierze udział 14 YouTuberów. W tej chwili same teasery miały, teasery akcji, zachęcenie do wystąpienia na castingach, bo ktoś może, mamy 4 castingi i ludzie mogą przyjść, zgłosić się, zaprezentować i na pierwszy casting w Warszawie, który był w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend, przyszło ponad 1400 zgłoszeń, a same teasery przygotowane przez twórców miały ponad 1,5 miliona, dużo ponad 1,5 miliona wyświetleń. Oczywiście akcja jest jeszcze w toku, więc nie chcę zapeszać, bo w tym tygodniu mamy casting w Krakowie, później we Wrocławiu, w Poznaniu, natomiast na tę chwilę jest całkiem duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi natomiast o same wyniki nasze jako LiveTube'a, to na początku właśnie sierpień, wrzesień, listopad pracowaliśmy w zespole 3-osobowym, w tej chwili mamy 17 osób. Stworzyliśmy też w ostatnich miesiącach system takiej pogłębionej bardzo analityki do wyciągania różnych danych dodatkowych dotyczących filmów i ich widowni, bo widzieliśmy dużą potrzebę na rynku ze strony klientów, żeby bardzo szczegółowo podsumowywać efekty działań. No ja pokazałam kilka przykładowych kampanii, natomiast tak naprawdę to zrealizowaliśmy chyba w tej chwili będzie około 90 paru stu działań dla różnych klientów, począwszy od mniejszych placementów, przez dedykowane odcinki, a skończywszy na większych formatach, takich jak ten talent show, o którym wam mówiłam, czy też na kanałach marek, bo to też jest obszar, który mocno się rozwija.